Pytanie jest co do tego widzenia przyszłości, czy to nie jest tak po prostu, że pewne rzeczy można po prostu przewidzieć. Bo jakby też to tak argumentacja twojej mamy była taka, że no, nasze działania, jakby mamy wpływ na nasze działania, ale nie mamy wpływu na działania innych i oczywiście pewne działania mają jasne konsekwencje, tak po prostu jest w świecie, jeżeli ktoś albo duże prawdopodobieństwo tych konsekwencji, jeśli ktoś pali papierosy, to ma po prostu większe ryzyko, że będzie chory na różne choroby, że to nie jest tak samo tutaj, bo dużo osób się jednak co do tego wróżenia reaguje bardzo, tak się wycofuje i reaguje bardzo sceptycznie, wręcz właśnie z obawą, jeżeli się używa słowa wróżenia czy przewidywanie przyszłości. Czy to nie jest do końca, czy to nie jest trochę tak, że mając wgląd właśnie w to nieświadome, my po prostu widzimy rzeczy, których na co dzień nie widzimy, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie wgląd w pewien porządek i w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. I że po prostu tarot być może już widzi, to, co, znaczy tarot pokazuje, że to, co się wydarzyło powiedzmy tam jakiś czas temu albo wydarza się teraz, coś, czego my jeszcze nie wiemy, bo nie mamy wglądu na takich poziomach, po prostu przewidują przyszłość, bo to jest niezmienialna konsekwencja pewnych wydarzeń czy pewnych działań, które się już wydarzyły lub się właśnie wydarzają. Czy to nie jest ten sprzeczny dział w ten sposób? Myślę, że po części można to tak widzieć, ponieważ wszystko oczywiście ma swoje przyczyny, ma swój rozwój i do czegoś prowadzi. Więc to jest trochę takie, że jeżeli zostały już zasiane nasiona i rośnie pszenica na polu, i jest też rolnik, który posiada wszystkie maszyny do tego służące i swoją załogę, żeby to przerobić i zrobić z tego, co on chce, to możemy w ten sposób widzieć, że tak jakby chleb już jest, mimo że tak naprawdę przecież patrzymy na pole pszenicy. I również w nasionach pszenicy, które idą do zasiania, możemy widzieć już chleb, który będzie upieczony na przykład za rok. Co nie zmienia faktu, że nie mamy pewności, czy ten chleb faktycznie zostanie upieczony z tego konkretnego pola, z tych konkretnych nasion, ponieważ różnie może się wszystko potoczyć, ale na pewno to jest trochę takie, że widać już pewne potencjały, pewne rzeczy już po prostu są, są przygotowane, są w polu energii w jakiś sposób w pewnych etapach swojego rozwoju, a inne są dopiero w samych początkach, na przykład ktoś dopiero pomyślał, wpadł na jakiś pomysł, żeby utworzyć na przykład firmę, jakiś projekt, żeby założyć zespół muzyczny lub coś innego. I to jest tak, że to są takie delikatniejsze formy istnienia, więc tarot również to pokazuje, gdzie widać, że przychodzi nowa energia, gdzie przychodzi impuls, który jeżeli go wykorzystamy w danym momencie, to można z tego zrobić bardzo dużo i też widać w jaki sposób, na przykład jeżeli wyciągniemy Asa, buław, to widać, że to jest bardzo mocna energia, z której będzie można bardzo dużo w przyszłości zrobić, że to jest nowa energia, która teraz przyszła, teraz jest moment, że można będzie to po prostu wykorzystać w tym momencie. Widać też, jeżeli są to inne rodzaje energii, widać jak z tym pracować. Także jak najbardziej to jest tak, że z jednej strony oczywiście to są te ciągi przyczynowo-skutkowe, są pewne potencjały, jest też duża sfera jakby w obrębie naszej rzeczywistości, w której żyjemy, którą nie do końca rozumiemy, jak to działa. Nasze postrzeganie każdej pojedynczej osoby jest ograniczone. Nie jesteśmy wszechwiedzący, także zawsze są pewne rzeczy takie, że nie wiemy, skąd się coś wzięło i tarot czasami nam potrafi odsłonić, że na przykład będzie jakieś wydarzenie, jakiś zwrot akcji, który wpłynie na wydarzenia, może nam tarot pokazać, jak on wpłynie na wydarzenia, ale nie wiemy dlaczego, nie wiemy skąd ten zwrot akcji i tak dalej. I na przykład byłoby to pokazane za pomocą w sekwencji kart, byłyby pewne karty, później byłaby karta na przykład koło fortuny, starszy arkan, i po niej byłaby karta następna, taka lub taka. Wtedy widzimy, że jest pewne położenie całych wydarzeń. Później następuje jakieś odwrócenie, nagły zwrot sytuacji i ta sytuacja po tym zwrocie wygląda tak, a tak. Niech będzie, że ta osoba, która się w kimś zakochała i sobie pomyślała, że jest zakochana i już ma plan w jakiś sposób się skontaktować lub dać znać,
ktoś się, ten mężczyzna, który może już wyłapał sygnał, on się o to może kart zapytać i rzeczywiście by karty by pokazywały, że tak, faktycznie ta kobieta jest zainteresowana. Przy czym jest też koło fortuny, po którym jest pokazane, że z tej relacji nic nie będzie. I może być oczywiście sytuacja, która sprawi, że mimo, że w danej osobie pojawiły się uczucia, mimo, że ktoś inny się o tych uczuciach dowiedział w sposób nie taki bezpośredni, ale jakoś wyłapał albo wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, coś go na to naprowadziło, to i faktycznie i te uczucia są, i tu wszystkie wiele czynników jest spełnione, mamy to zboże, mamy te ciągniki, mamy to wszystko, to jest na przykład huragan, który nam to wszystko po prostu zabiera i z tego konkretnego plonu nie będzie nic. W tym momencie nie wiemy dlaczego, ponieważ nie wiemy, co może spowodować nam to, czy to się spali, czy to po prostu będą warunki jakieś atmosferyczne, czy ktoś podpali, czy zwyczajnie ktoś stwierdzi, że nie mam czasu zajmować się tym polem, muszę się teraz, nie wiem, zająć swoimi wnukami. I po prostu to zostawia mnie sobie, to zjedzą zwierzęta na przykład, albo ludzie inni ich sobie wezmą. W każdym razie nie zawsze wiemy dlaczego, nie wiemy co spowodowało, że te wydarzenia losowe do nas przyszły, ale są też takie fragmenty jakby naszej rzeczywistości, których my sami nie zawsze potrafimy określić je jako ciągi przyczynowo-skutkowe, gdzie są poszczególne ogniwa tych łańcuchów. Czasami jest nam po prostu przez to odsłaniane, co się wydarzy, albo w którą stronę rzeczy się rozwijają. Nie zawsze wiemy dlaczego. Chociaż w większości tego, co tutaj będziemy robiły, przy takiej sesji, jak to jest, można powiedzieć, ja się posługuję tarotem astrologicznym, a jestem ogólnie terapeutą, także jest to terapeutyczne. W przypadku takiej sesji jak nasza, prawdopodobnie dużo rzeczy zostanie zbadane, skąd to przyszło. Dlatego, że mamy narzędzia do tego. Czyli tarot może pokazać pewne konsekwencje, które nastąpią, a można to nazwać wróżeniem, tak? Że jakby pokazać prognoza. Prognoza. Taki ruch rozwoju wydarzeń. Okay. Czyli to można porównać do prognozy takiej, że bardzo prawdopodobnie z powodu znaków różnych, które się pojawiają, tak jak prognoza pogody, bo prognostycy, tak? Ci, co meteorolodzy. Robią prognozę pogody, bo widzą pewne rzeczy, obserwują swoimi przyrządami, obserwują prądy morskie, różne naturalne procesy. I pewnie ze względu na doświadczenie i tę statystykę, że i te prawidła, które zazwyczaj funkcjonują, po prostu mówią, że dziś będzie padać lub nie będzie padać, albo za 10 dni będzie padać, albo na tym miejscu się wydarzy to, będzie susza i tak dalej. Mm-hmm. Tak samo jest z tarotem, że on może po prostu pokazać te jakby wydarzenia, ale może się okazać tak, że to, co pokazuje tarot, to tak się nie stanie. Może być inaczej, ponieważ to jest tak, że nigdy nie mamy gwarancji. Nawet jeżeli jesteśmy na coś właśnie przygotowani, nawet jeżeli już się z kimś umówiliśmy i wszystko jest dla nas przygotowane, przecież możemy po drodze złamać nogę. To nie jest 100% pewne, ale to pokazuje nam bardzo prawdopodobny rozwój wydarzeń. Coś jeszcze miałam powiedzieć właśnie na ten temat. Aha, to jest tak, że ponieważ jest w tym ogólnym ułożeniu ten rozwój wydarzeń, ale to jest tak, że od tarota też dostajemy pewną informację. Kiedy już widzimy, w którą stronę rzeczy mogą pójść, to na przykład skorzystamy z innej opcji. Więc to też jest tak, że jest to pewnego rodzaju takie zajrzenie tam, gdzie zazwyczaj nie jest nam pokazane to jawnie, po to, żeby uzyskać pewne informacje już troszeczkę wcześniej. Czy my się wybieramy w Himalaje, czy my się wybieramy na Majorkę. I jeżeli wiemy, że się wybieramy na Himalaje i się do tego dzięki temu odpowiednio przygotujemy, to my tą podróż przetrwamy i jeszcze będziemy o wiele po prostu mocniejsi, szczęśliwsi i wszystko dobrze. Ale jeżeli my się wybieramy na Himalaje, jesteśmy ubrani jak na Majorkę, to może się to dla nas różnie skończyć, bo podróż i tak będziemy musieli przeżyć i po prostu nie wiadomo tak naprawdę, jak daleko zajdziemy i czy ktoś wróci. Więc tu jest tak, że skoro dostajemy stamtąd informację,
i możemy coś z nimi zrobić, to tak naprawdę jest pewna możliwość takiego wpłynięcia na to, jak rzeczy się potoczą. Nie jest, nie zawsze jest taka wymierna, że już jesteś skazany po prostu na tą opcję, tylko jak już wiesz, to możesz się zastanowić i zobaczyć, co czujesz. To też nie znaczy, że możesz wybrać to, co Tarot pokazuje jako lepsze. Ale Tarot daje nam pewien komunikat, który działa na nas w pewien sposób, zdrowy sposób na nas działa, tak, że my dokonamy już sami decyzji. Nie dlatego, że Tarot nam pokazuje, że ta opcja jest lepsza lub tamta, tylko że my dostajemy to, tak jakby nam poradził nasz bliski przyjaciel, mama, tata, albo ktoś po prostu, albo specjalista. Dostajemy od Tarota pewną informację, od siły, którą my respektujemy, jako personę, którą my respektujemy, ale to nie znaczy, że my myślimy to samo, co ktoś. Mhm. Czyli dostajemy poradę od autorytetu i tak naprawdę i tak od nas zależy, czy my z niej skorzystamy, czy nie. Ale nawet jeżeli nie zrobimy dokładnie tak, jak Tarot sugeruje, to w ogóle sam fakt, że dostaliśmy tę informację, już jest w pewien sposób tego widzieć terapeutyczny, tak? Bo tak. Jakby ten wgląd już zmienia coś w nas. Mhm. Czyli tak na przykład jak z tym przykładem Himalajów, jeżeli na przykład ja bym chciała na Majorkę, ja bym chciała w Himalaje, ale Tarot mi pokazuje, że ale stara, ty jesteś na... Przykro mi tak, czy inaczej, jesteś już na paru tak, Himalaje. Siedzisz już na wysokości 3000 metrów i twoja droga jest w tym momencie do góry, no. Czyli w takim razie mam, no mogę dostać taką informację od Tarota, że właśnie jakby nieuniknione jest to, że ja i tak jestem już na tej drodze, więc tak naprawdę mogę sobie zdecydować, czy ja chcę się lepiej przygotować, czy ja chcę zawrócić, jakby mogę też podjąć pewną, bo widzę, co się dzieje. Prawda? Tak, na przykład możesz rozpoznać sytuację, aha, czyli ja jestem na przykład, czyli okazało się, że ja wysiadłam na lotnisku w Nepalu w tym momencie. I w dodatku moje to mówię symbolicznie. Tak. I bilet powrotny mam dopiero za miesiąc. W dodatku są kupione wycieczki objazdowe i muszę pojechać tu i tam. Więc skoro tak, to czego mi brakuje? I wtedy na przykład myślę, okej, nie mam przewodnika i w dodatku Tarot nam pokazuje, ponieważ może nam pokazać na przykład kartę sześciu mieczy odwróconą. To znaczy, że brakuje nam przewodnika i że gdzieś się zgubiliśmy, więc możemy nawet od Tarota dostać informację, czego nam brakuje w tej naszej sytuacji. I to jest sugestia, czego my mamy szukać w świecie już takim tutaj naszym przyziemnym, materialnym, czyli na przykład poszukać kogoś, kto nam pomoże przejść przez tą sytuację. A czasami jest tak, że mamy takie osoby, więc myślimy sobie, dobra, nie, wydawało mi się, że chcę się teraz przejechać po prostu gdzieś do tych ciepłych krajów, ale okazało się, że jest już tak duży postęp w moim wyjeździe gdzie indziej, że już po prostu ten wyjazd już sobie spędzę tutaj, może coś fajnego przy okazji zyskam, czegoś się nauczę. Skoro już tutaj jestem, to na przykład, nie wiem, porobię zdjęcia czy jakieś tam filmy dla ludzi, później na portal podróżniczy, na którym i tak czasami bywam. I może być tak, że ta sytuacja, która wydaje się pozornie nie ta, którą byśmy zamówili sobie, można z niej przynajmniej coś wyciągnąć, zamiast tylko czuć w niej dyskomfort.